Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie, czyli waszej ulubionej serii na moim kanale. Moi drodzy, 70 odcinek, zaczynamy w szpitalu. No nie pierwszy raz już jesteśmy w tej serii w szpitalu, ale jak widzicie, czasem sytuacja tego wymaga. Franklin nie czuje się zbyt dobrze, zresztą jak widać, ale dzisiaj otrzymał wypis i może udać się do domu. A wiadomo, lepiej spędzić czas i odpocząć w domu, aniżeli siedzieć w szpitalu. Dlatego moi drodzy, próbuję się doczłapać w tym momencie do recepcji i do lekarza, który ma... Jezu, potwierdzić całą tą sytuację. Franklin miał rozległe obrażenia brzucha, przeleżał w szpitalu ponad 3 tygodnie. Tyle minęło od incydentu z nożownikiem. Moi drodzy, dobra, dzień dobry. Czy ja mogę... gdzie po ten wypis? Do kolejnej recepcji, tak? Okej, dziękuję bardzo. Bardzo martwi mnie stan zdrowia Franklina, ale jeszcze bardziej martwi mnie to, że zostałem okradziony podczas ataku nożowników. Natomiast z tego co wiem i z tego co Franklin kontaktował się przez te 3 tygodnie tutaj z różnymi bohaterami w mieście, to informacje na temat tego, kto to mógł być, ma Trevor Phillips. Dlatego Franklin poprosił Trevora o podwózkę do domu. Za moment Trevor powinien się zjawić pod szpitalem. Na chwilę obecną ja muszę dostać informację, gdzie ja muszę odebrać swoje rzeczy, bo jestem w szpitalnych ciuchach. Szatnia po lewej stronie, tak? Do końca korytarza. Okej, no to idziemy. Matko, patrzcie jak to wygląda. Jeśli chcecie, moi drodzy, pobrać sobie ten szpital, znajdziecie go w opisie. Jest dużo fajnych modyfikacji właśnie na hospitale. Gdzie ta szatnia? Gdzie ta szatnia? Gdzieś tutaj, na końcu i w lewo, tak? Wygląda na to, że to jest to miejsce. Chyba tak. Okej. Nie podobają mi się buty tej kobiety. Nie mam pojęcia, co, moi drodzy, ona robiła w tym momencie, ale to jest istotne. Zabieram swoje rzeczy z szafki i, moi drodzy, mam jeszcze do was jedną prośbę, bowiem skoro mam 0 dolarów na koncie, trzeba wspomóc finansowo Franklina i dać w kość dzisiaj tym, którzy to zrobili, którzy stoją za tym atakiem. Dlatego każdy 1000 łap w górę to 1000 dolców dla Franklina. Pomóżcie Frankiemu, bo naprawdę gość nic nie zawinił. Chciał po prostu szybciej odzyskać prawko, a stracił całą kasę. Dobra, udało mi się ubrać w ciuchy, w których zostały tutaj dostarczone Franklinowi po prostu. Jezu, uważaj gościu jeszcze, patrzcie jaki on jest słaby. Franklin nie jest w stanie dzisiaj nic robić praktycznie, on nie jest w stanie jechać samochodem. Oh my god, co się tu dzieje? Gość musi, moi drodzy, cały dzień przeleżeć w domu i chyba nie chcielibyście oglądać leżącego w łóżku Franklina przez cały odcinek. Dlatego, moi drodzy, z pomocą przyjdzie nam dzisiaj Trevor Phillips. Dzień dobry, poproszę o wypis, bo właśnie zamierzam opuścić szpital. Franklin otrzymał, moi drodzy, receptę, którą musi wykupić jeszcze sobie, ale to wydaje mi się, że online to zrobimy. Trzeba wykupić receptę, po czym trzeba bezwzględnie leżeć przez kilka dni w łóżku. Nie mam wystarczająco pieniędzy, żeby wykupić kole z automatu, świetnie. Więc moi drodzy, czas wyjść przed szpital i zadzwonić do Trevora. Jakby ktoś pytał, Franklin leżał w szpitalu we wschodnim Los Santos. Dobra, w takim razie trzeba, moi drodzy, tyrknąć do Trevora. Gdzie jest kontakt do Trevora? Halo, T? Panie i panowie, tego w tej serii jeszcze nie było. Przed państwem Trevor Phillips, podjeżdżający właśnie po Frankiego. Gdzie nasz Franki? Halo, Franki, gdzie ty? Gdzie on uciekł? Co jest? O! Jest, dobra, skoczymy na drinka. Na jakiego drinka, gościu, ty jedziesz do domu? Odwozimy cię do domu, wskakuj. Ale zobaczcie jak śmiesznie, Trevor ma w tym samochodzie kierownicę z prawej strony. Wow, dobra, chłopaki sobie gadają, możecie poczytać na dole o czym, ale nie radzę, szczerze mówiąc. Dobra, w takim razie, moi drodzy, trzeba zemścić się na tych, którzy sprokurowali atak na Franklina. I wszystko jasne, Lester razem z Trevorem doszli do tego, kto to, moi drodzy, mógł być. Jadę sobie teraz z Trevorem, więc w zasadzie mam gdzieś przepisy, tak szczerze mówiąc. Bardzo jaram się z powodu dzisiejszego odcinka, ponieważ, moi drodzy, będzie można porobić naprawdę fajnych rzeczy, których Franklinem nie możemy robić. Trevor, jak widzicie, jest troszkę bogatszy od naszego Frankiego. 237 milionów na jego koncie. Pytanie, skąd wzięło się to jego bogactwo? Zobaczycie w dzisiejszym odcinku, ale najpierw trzeba zająć się zemstą. Wcześniej jednak trzeba odwieźć Franklina. Świetnie. Odwieź Franklina do domu, ale chyba muszę jechać trochę ostrożniej, bo zaraz Franklin, moi drodzy, straci przytomność i będą jaja, nie? Chociaż trochę lepiej wygląda już Franklin, ale no i tak musi, moi drodzy, dużo odpoczywać. Dajcie znać, czy takie słapy od czasu do czasu bohaterów wam się spodobają, oczywiście po obejrzeniu dzisiejszego odcinka, bo przygotowałem naprawdę, moi drodzy, fajne aktywności. Zresztą zobaczycie jak mieszka Trevor, zobaczycie gdzie pracuje i skąd ta jego, moi drodzy, kasa. Skąd ma tyle kasy ten gość? Oraz przede wszystkim skupimy się na zemście.
Ale szczerze mówiąc, to ten samochód gość ma przepiękny, kurde, Toyota Supra, moi drodzy. Bestia, naprawdę bestia. Okej, jesteśmy. Wiesz co, dzieciaku, jestem z ciebie dumny. Patrzcie, co powiedział Trevor do Franklina, nie? Nieźle. Patrzcie, wow. Dzięki, wujku Trev. Ale to, moi drodzy, wszystko się pięknie zgrało. W takim razie, Franki, wysiadaj. Wujek Trevor, moi drodzy, wygląda tak. I wszystko wiadomo, prawda? Jak to dzisiaj się potoczy. Mianowicie, pałeczkę w dzisiejszym odcinku przejmuje Trevor Phillips, a Franklin w tym momencie udaje się na zasłużony odpoczynek do domu. Dobra, moi drodzy, Franklin odstawiony, teraz trzeba... Wow, ale ta Supra jest zwrotna, nie? Teraz w tym momencie trzeba zaopatrzyć się, moi drodzy, w staw. Mianowicie kupić broń. No, dzisiaj akcja będzie gruba. Jeszcze takiej akcji w prawdziwym życiu nie było. Dlatego trzeba, moi drodzy, skoczyć do Ammunition, która jest tutaj. Franklin SMS-a napisał, gdzie żeś pola z ziomek. No jak to gdzie, dojadę załatwić stary gościa, który stoi za wszystkimi atakami na ciebie. Mianowicie, nie wiem czy wspomniałem wcześniej, bo nie pamiętam szczerze. Chodzi o Martina Madrazo. Martin Madrazo ma dobrze strzeżony bunkier pod swoją farmą i trzeba go tam będzie po prostu znaleźć i wymierzyć sprawiedliwość. Prosta sprawa, ale do tego będą nam potrzebne granaty na pewno. Dużo granatów, dużo bomb przylepnych, dużo min, moi drodzy. Także wszystko to musimy w tym momencie sobie zakupić, zaopatrzyć się. Okej, tych bomb przylepnych już trochę mam. Outfit Trevora również się zgadza, nie ma na sobie jakiejś cringe'owej sukienki, więc wszystko, moi drodzy, jest tak jak być powinno. Supra również jest świetna, także no oprócz tego, że jest trochę stuczona, to wszystko z nią gra. No i obieramy kierunek, nie ma na co czekać. Oczywiście jeśli zdarzą się problemy z policją, trzeba będzie wiać i niestety przerwać akcję. No takie rzeczy mogą się zdarzyć, dlatego trzeba być ostrożnym i załatwić tylko i wyłącznie Martina, jeśli się to uda zrobić. Moi drodzy, to jest kres tego gościa. On nasyła ataki przez Lestera. Wszystkie informacje zostały dostarczone tutaj do Trevora oraz do samego Franklina. Pan Martin Madrazo ma udziały, moi drodzy, we wszystkich koncernach przemysłowych praktycznie w mieście. Ma salony pod sobą samochodowe, ma pod sobą stacje benzynowe, więc wszystko jasne, dlaczego, moi drodzy, próbował pozbyć się Franklina, bo wyczuł konkurencję tutaj rosnącą, prawda? No i przez to trzeba było według Martina pozbyć się Franklina. Ale Franklin ma dobrych ziomali, którzy nie pozwolą, moi drodzy, na takie zagrywki tego starego dziada. Trzeba badać sytuację i, moi drodzy, aha, tutaj nie wjadę, okej, więc pilnie strzeżony jest ten bunkier. Tam u góry jest droga, wiecie co, muszę się kopsnąć w takim razie do góry i znaleźć wejście do bunkra, ponieważ gdzieś w okolicach jego domu jest po prostu wejście do tego bunkra. Dlatego jak je zlokalizujemy, to będzie łatwiej się tam dostać. Przez bunkier będziemy w stanie wyjść do domu, a podobno w domu przebywa wiadomo kto. Wow, są helikoptery, ta farba została ostro zboostowana. Pamiętacie, ostatnio tutaj pomagaliśmy, ale chyba Martin Madrazo z powrotem tutaj zaczął urzędować, z tego co widzę. Tu jest, moi drodzy, wejście. Moglibyśmy tutaj dotrzeć z drugiej strony, od strony autostrady, tak mi się wydaje. No cóż, no zróbmy to. Jeśli będzie, moi drodzy, już zbyt blisko i zbyt ryzykownie, zostawimy Suprę w bezpiecznym miejscu. Szczerze mówiąc, jaram się trochę. Dawno takich akcji nie było w GTA. GTA słynie przecież z tego typu akcji. No i z kim innym, jak nie z Trevorem, można coś takiego robić. Okej, Supra w tych zaroślach. To jest dobry pomysł. Wejście do bunkra jest, moi drodzy, przed nami. Ja tylko i wyłącznie pistolet z tłumikiem będę miał przy sobie. Rozglądamy się, moi drodzy, i wkraczamy do akcji. Wydaje się być mega czysto tutaj. Nie wiem, co się stanie, jak wejdę do bunkra od razu. Czy nie zostanę zaatakowany? No, gość do mnie nie strzela, ale podejrzewam, że jak podejdę troszkę bliżej, to się na mnie sfokusuje. Okej. Moi drodzy, brakujące tekstury, jak ja to kocham, jak ja kocham GTA. Praktycznie niezauważalny tutaj wszedłem, w sensie nikt nie sprawia wrażenia, jakby próbował mnie zaatakować, przynajmniej na razie. Nie chcę kusić losu, bo być może zaraz spotkam jakiegoś agresywnie nastawionego peda, ale na chwilę obecną jest okej. Trzeba, moi drodzy, skupić się na poszukaniu miejsca, w którym wychodzi się bezpośrednio do domu. What the hell? Tutaj są krowy. Co oni tu robią? Jakieś chore eksperymenty na zwierzętach? Jacyś kurde naukowcy. Co jest? Co oni tu kombinują? Co Madrazo, moi drodzy? To jest jakiś iluminata, ja nie wiem. On tutaj kombinuje jakieś dziwne rzeczy. Strzelnica, okej, lecimy w takim razie dalej. To jest łóżka dla jakichś jego naukowców, czy co? Ja nie przyszedłem tutaj zwiedzać, przyszedłem znaleźć wejście, moi drodzy, do jego domu bezpośrednio przez bunkry. Tutaj już byłem. On tu coś kopie. O! Czy to jest wejście do domu? Powiedzcie mi, że to jest wejście do domu. Mam nadzieję, że goście mnie nie zauważą szybko i... Panie Madrazo! Halo, halo! Teraz full focus, chciałbym się z nim trochę zabawić.
O, jak to fajnie wygląda, zobaczcie, tutaj dobudowana normalnie część, która normalnie nie występuje. Czy on jest w domu? Miejmy nadzieję, że go zastaniemy, bo jak nie, to będzie, moi drodzy, misja nieudana. No witam, nie spodziewał się pan mnie tutaj, co? Będzie problem. Będzie problem. On już chyba to wie, moi drodzy, że będzie problem. Patrzcie, jakie rzeczy do niego wygaduje tutaj Trevor. Madrazo niewzruszony. Zara będzie problem. O i właśnie. Rozpoczęło się, moi drodzy. Gość nie zdążył wezwać ochrony, nie ma przy sobie żadnego, widzę, pilota. I już za moment najprawdopodobniej pan Madrazo przestanie istnieć i przestanie nas denerwować w tej serii. Bo to jest, moi drodzy, jedyny czarny charakter, który zagraża Franklinowi i nie tylko Franklinowi. Zadar z niewłaściwymi ludźmi, przede wszystkim z Trevorem Phillipsem. Trevor Phillips Industries, zaraz zobaczycie całą jego firmę. Gość jest chyba jeszcze większym biznesmenem niż w tym momencie Martin Madrazo. Już o Franklinie nie wspominając, bo Franklin, moi drodzy, dopiero zaczyna. No ale jak widzicie, Trevor jest bezlitosny w swoich działaniach. Zresztą ja mu też trochę pomogłem. Okej. No Trevor, dobra, czas się stąd ulotnić. Wow, 5 gwiazdek Wantedu, no nieźle, tego to się nie spodziewałem. O kurde, strzelają. Co wziąć, co wziąć? No chyba Helkę muszę wziąć. Dobra, Helka i odlatujemy stąd, moi drodzy. Wow, wow. Nie popełnić błędu, 5 gwiazdek Wantedu, odwalcie się ode mnie. O mój Boże, pali mi się helikopter. Bardzo niedobrze, ale trzeba stąd jak najszybciej uciekać. Czy ja przy 5 gwiazdkach jeszcze pamiętam, jak to się robiło, jak się uciekało przed policją? Wydaje mi się, że może być z tym problem. Chociaż, zobaczcie, zgubili trop. Mam jakiś bardzo szybki bojowy śmigłowiec pana Madrazo teraz. Lecę sobie do tej filmowej kamerze, bo ona jest, moi drodzy, fajna. Gdzieś nad wodę. O! Zaczyna mi nie domagać. O mój Boże, zaczyna mi... O nie, o nie. Zaczyna mi się psuć helikopter. To jest najgorsze, co być może w tym momencie. Okej, wiedzą już, gdzie jestem. Zależy mój trop. Jak, moi drodzy, zgubić 5 gwiazdek Wantedu? Nie sądziliście chyba, że taka akcja będzie w dzisiejszym odcinku, co? Martin Madrazo już na mnie zagraża, ale zagraża nam policja i... helikopter, który się psuje. Który, moi drodzy, traci moc. Ewidentnie traci moc. Jest tutaj lotnisko w Sandy. Kurde, do lotniska w Sandy dolecieć. To jest, moi drodzy, priorytet w tym momencie. Tam na pewno będzie jakiś środek transportu szybszy niż ten helikopter, którym moglibyśmy bez problemu stąd zwiać. No way, o, jest śmigło, jest śmigło, jest śmigło. Na spokojnie. Trzeba będzie tutaj wylądować. I co jest jeszcze? Jest stunt plane. Zielony stunt plane. Trzeba szybko się przesiąść w takim razie. Wow, ty! Jazda! Let's go, gościu! Dobra, moi drodzy, lecimy, chociaż dalej 5 gwiazdek, no, z tym się nic nie zmieniło. Ale fajna kamera, widzieliście? Kamera to była z tego, z policyjnego helikoptera, nieźle. Dobra, mam bardzo szybki samolot, no wydaje mi się, że powinniśmy dać radę. Jakbym zrobił to między drzewami gdzieś tutaj, tutaj są drzewa, to bylibyśmy w stanie im uciec. Może to się uda zrobić. Tak jest, kochani, patrzcie na to. Wanted, policja zgubiła trop w tym momencie, więc jest szansa, że... pan Phillips się uratuje, nie? I wylądujemy sobie w Grab Seat i stamtąd mamy rzut beretem do domu Trevora, także... O! Muszę uważać, muszę zawracać, muszę krążyć, moi drodzy, chyba nad Alamo Sea, bo tutaj oprócz śmigłowców nic mi nie zagrozi, natomiast na lądzie zdecydowanie zagrożą mi radiowozy, które sobie tutaj krążą praktycznie wszędzie, dlatego ja latam nad Alamo, dopóki nie zgubię Wantedu. Leci obok śmigło. Tam leci śmigło. Jak oni mnie nie widzą? Wow! Uciekaj, patrzcie na mapie, ja muszę manewrować tak, żeby, moi drodzy, nie udało im się mnie dorwać. Miejmy nadzieję, że to się zaraz zakończy, proszę, niech to się zakończy. Tutaj mam lotnisko w Alamo, to od razu bym podszedł do lądowania. Ja chwilę zwolnię, najwyżej zrobię jeszcze jedno kółko. Albo zaryzykować i wejść już nad ląd. Dobra, wchodzę nad ląd, moi kochani, i to był błąd. To był błąd, wejść nad ląd, to był błąd. No dawać, no usuńcie mi ten wanted level. Oh no. O no, nad górę Chiliad może? No dalej, dalej, już jestem bardzo długo poza. Powinno się udać. To jest, moi drodzy, porządna maszyna, która na pewno oszuka policję. No i tak jest, oczywiście, wanted w tym momencie nam zniknął, piękna sprawa. W takim razie lądujemy w Grab Seat i pokażę wam, moi drodzy, cały wielki, nielegalny biznes Trevora, nie? Który tutaj prowadzi. A później skoczymy do Franklina i przekażemy mu tę radosną nowinę, nie? Na razie jednak trzeba bezpiecznie wylądować. O! Ło, stop, 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 wyrobi się. No i pięknie. Tak się to robi.
tym miejscu już nie raz byliśmy w tej serii, w sensie dwa razy chyba tutaj byliśmy, także moi drodzy, no cóż ja mogę wam powiedzieć, Trevor mieszka w domu braci O'Neill, wyremontował tę chatę, jak widzicie wygląda ona naprawdę imponująco, co prawda skaczą tutaj ostre FPS, jeśli się pod ten dom przyjeżdża, ale wygląda to naprawdę świetnie. Trevor urządził się tutaj i czym się zajmuje? Zajmuje się, moi drodzy, nielegalną produkcją różnych dziwnych substancji. To również mogliście zaobserwować w poprzednich odcinkach Prawdziwego Życia. Trevor ma bardzo dużo różnych znajomych i można powiedzieć, że ten dom to taki trochę dom ekipy, bo jak widzicie, mnóstwo różnych ludzi w tym domu się pojawia. Każdy zajmuje się czymś. Tutaj widzę, ktoś nie dopilnował w tym momencie, że się na kuchni coś gotuje. Tutaj cały salon, moi drodzy, ludzi, ale ważne pomieszczenie z żółtymi drzwiami. Patrzcie, co Trevor ma tutaj. Nawet nie chcecie wiedzieć, ile ten towar jest warty. No ale oczywiście jest to nielegalny sposób na zarobek. W piwnicy również mnóstwo jakichś nielegalnych substancji. No, taką drogę wybrał Trevor, prędzej czy później może za to odpowiedzieć karnie. Natomiast my w serii Prawdziwe Życie zajmujemy się troszkę innymi rzeczami, bardziej przyziemnymi, prawda, nie robimy takich dziwnych akcji jak Trevor Phillips. Ale jak widzicie, nawet tutaj majątek w sztabkach złota już jest liczony, także na te 273 miliony dolarów nie ma co się dziwić. Trevor faktycznie tyle tej kasy ma. Tak wygląda chata, tutaj większych cudów nie ma, oprócz tego lądowisko dla helikoptera, prawda, różne inne bajery, ale no do pracy Trevor dojeżdża, moi drodzy, taksi, ażeby nie wzbudzać podejrzeń, dlatego w tym momencie zadzwonimy sobie zamiast po taksi, to po Tekka Hitch. Z tego co widzę, na jego Nokii nie ma w kontaktach Tekka Hitch, dlatego cóż, chyba muszę zrobić to, co Trevor robi najlepiej, czyli oszukiwać wszystkich i wszystko, cały system. O Jesus, jeszcze wanted mamy, ale jednogwiazdkowy, moi drodzy, to szybko się go pozbędziemy. Jak dojadę na miejsce, to może chwilę popracujemy razem z Trevorem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Okej, muszę uciec z policji. Dobra, miejmy nadzieję, że nikt nas nie widział. W każdym razie, moi drodzy, to jest bardzo fajny skrypt, który kiedyś chciałbym też na live zrobić. Jeśli chcecie w ogóle więcej życia Trevora albo innych bohaterów oprócz Franklina, dawajcie znać, bo możemy od czasu do czasu takie specjale robić. W momentach, kiedy na przykład, tak jak dzisiaj, Franklin czuje się nie najlepiej i bez sensu po prostu go nadwyrężać. Zobaczcie, jest tutaj cała manufaktura, oczywiście supplies'y, nie wiem, czy Trevor ma aktualnie, ale może szybko się po nie skoczymy. 300 tysięcy dolarów dla Trevora to jest, wiecie, tak jakby rzucić po prostu 300 koła, no ale to jest biznes, tylko że dosyć ryzykowne, jakby nie patrzeć. Po czym ją sprzedać, zaraz zobaczycie, jak to wygląda, okej. Okay. Trevor, z tego co widzę, już nie jeździ, moi drodzy, tak pojedynczo po działkę, tylko ma ze sobą tutaj flotę całą. To jest jedna, moi drodzy, z ciężarówek, którą posiada. Widzę, że 2 km stąd jest naczepa. Naczepa surowca, z którego powstają różne substancje, w tym, moi drodzy, laboratorium Trevora, pseudolaboratorium. No i chłop musi od czasu do czasu się skorzyć po takie zapasy. Z tego co widziałem, miał zero, więc my musimy jechać. Oczywiście teraz przydałoby się zachować koncentrację i jeździć w miarę zgodnie z przepisami. Trzeba naprawdę uważać. Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych problemów, bo jak to w tym biznesiku bywa, czasem problemy się chyba zdarzają. Jest naczepa przygotowana przez tych ludzi tutaj, okej, znalazłeś, połącz się i wróć do laboratorium, nie ma sprawy. Oczywiście tutaj całą produkcją tego wszystkiego zarządza Ron, który jest prawą ręką Trevora, okej, dostarcz ładunek do laboratorium, powinno się udać, chociaż no, jak widzicie, po takich drogach to może być z tym ciężko, ale dajemy radę, dobra. O, ktoś coś powiedział, nie wiem, czy słyszeliście to, czy ja słyszę policję? Miejmy nadzieję, że Trevor zaraz je wpadnie, ale było słychać przez radio jakiś ewidentnie niepokojący głos. Mimo to nic się nie dzieje, więc okej, okay, dojechałem chyba i wszystko udało się, moi drodzy, zrobić tak, jak miało to wcześniej wyglądać. Pyk. Okej, okay, teraz możemy, moi drodzy, zacząć produkcję i pokażę wam, jak to działa. Okej, okay, tworzy się aktualnie bardzo duża porcja. 6%, no będę musiał poczekać, miejmy nadzieję, że tutaj nikt nie przyjedzie. Jak będę miał, moi drodzy, bardzo dużą porcję, to będę w stanie ją sprzedać. Zobaczycie, jakie to są zyski, prawda? 50 tych surowców w tym momencie zużyłem, a przypominam, że kupiłem 10 tysięcy. Patrzcie, właśnie umówiłem się na sprzedaż tego, co wyprodukowałem. Część, 850 gramów, która udała się wyprodukować, to 68 tysięcy dolców. Oczywiście jest to nieopodatkowana kasa i tak dalej. No ale, moi drodzy, to jest 70 koła z 50 tych saszetek, wyobraźcie sobie. A Trevor ma ich jeszcze 9950. Zyski w milionach dolarów, moi drodzy. Konkretnych milionach dolarów. Dobra, trzeba dostarczyć w takim razie. Z tego co widzę, ostro się rozpadało. Tu stoi jakiś samochód.
Nawet T. O, i mogę wam od razu pokazać skrypt, który mam i nigdy go nie używałem. Mianowicie na otwieranie zamków samochodowych. Patrzcie na to. Pyk. I teraz pyk. Tutaj w lewym dolnym rogu widać, jak podnoszę, prawda? I próbuję wytrychem otworzyć drzwi samochodu. O! Nie udało mi się teraz. Muszę kliknąć E w momencie, kiedy na zielono zapali się ten mały tłoczek. Pyk i pyk. Okej. I teraz, jak widzicie, jesteśmy w stanie samochód otworzyć. Fajna sprawa, nie? Pogoda coś nie rozpieszcza w tym momencie w Los Santos, ale to nie jest istotne. Tutaj są ci, którzy chcą kupić. Chyba ostatnio Franklin też sprzedawał tym gościom. Nie wiem, czy to nie są jacyś stali klienci po prostu. Kliknij G, żeby sprzedać 850 gramów meth za 68 tysięcy dolarów. Pyk! Proszę. Proszę, szybka wymiana, moi drodzy, gotówki i właśnie w ten sposób zarabia Trevor. Psz, ale to jest kasa. Trochę się przejaśniło, moi drodzy, od momentu, kiedy zacząłem tutaj jechać w to miejsce, ale jestem pod domem Franklina. Ciekawe, jak stan Franklina, czy coś lepiej, czy też nie. No, trzeba najpierw gościa zlokalizować. Weź, schowaj tę klamkę, gościu, nie? To pomyślał, że da się wpadniemy, no znowu. I ciebie się napić, je, jedziesz do salonu, stary, bo cię tam potrzebują. Chodź, Franki, chodź, nie ma czasu. Moi drodzy, zobaczcie, Franklin trochę lepiej wygląda, jakby. Supra stoi i dostarczyły Franklina, bo pisaliście przecież komentarze, moi drodzy, z wyceną samochodów i właśnie jeden z was wycenił bardzo fajnie samochody i za moment, moi drodzy, zobaczycie ten komentarz, tylko Franklin wsiądzie do samochodu. Franklin, co jest z sobą? No teraz załapał, dobra. Lecimy w takim razie do salonu, wyceniamy samochody i wydaje mi się, że na tym będziemy... O! Kończyć odcinek, dobra. Można szaleć, ale bez przesady. Okej, pary Clinton, jesteśmy pod pana salonem samochodowym. To by było na tyle z pomocy Trevora. Trevor przedstawił całą sytuację. Franklin, moi drodzy, jest dosyć mocno zadowolony z przebiegu całej tej sytuacji. No, niewątpliwie jednak trochę słaby jeszcze, ale powinno, moi drodzy, wszystko wrócić do normy już na dniach. Franklin jeszcze troszkę kuśtyka, ale moi drodzy, to już nie jest to, co było na początku odcinka. Pisaliście, ażebym nie zmieniał koloru samochodów po prostu na życzenie. Wow, ledy mi zgasły, nie wiem, coś mi ledy świrują. Po prostu na życzenie klienta, moi drodzy, będę wtedy customował samochody. Okej, ale z tego co widzę, jak wgrywam auta po prostu do salonu, to zmienia mi kolor. Tak nie da się chyba przypisać jednego koloru. Są auta na biało, no zobaczcie, to nie jest moja ingerencja w żaden sposób. Z tym, że jak ja zapisuję samochody w danym miejscu, to one potem spawnują się w innym kolorze. Nie wiem, jak to zmienić. W każdym razie, takie jakie będą się spawnować, takie, moi drodzy, będziemy sprzedawać, a na życzenie klienta będziemy oczywiście modyfikować. Z tego co widzicie, Audi A6, przy którym tutaj była pomyłka, już jest na miejscu. Q7 również, tam stoi A-klasa, a u góry C-klasa. I po kolei będziemy wyceniać te samochody. A Nexi napisał najlepszy komentarz, który najbardziej mi się spodobał. Napisał jego propozycję i stwierdziłem, że to jest dobra propozycja. Co do tych 30%, muszę tam wyliczyć, czy faktycznie to jest około 350k, jak widzicie. Ale powinniśmy mieć, moi drodzy, profit około 200 koła na tym. To by była naprawdę dobra inwestycja i można by było działać dalej i kupować bardziej premium samochody. Audi A6 250 tysięcy za to kombi. To jest nówka sztuka, więc jak najbardziej według mnie kasa i kwota odpowiednia. Rok produkcji 2020. Audi Q7 Quattro, rok produkcji 2020, cena 300 tysięcy według Nexiego. I również z tą ceną się zgadzam. Natomiast A-klasa, która sobie tutaj stoi, 280 tysięcy. Rok produkcji 2020 i tak to wygląda tutaj. Jeszcze nie ma nikogo w pracy, moi drodzy, bo wiedzą, że właściciel nie jest dysponowany. Jeszcze nie zarządził wszystkiego tutaj, dlatego jeszcze nie jest to wszystko otwarte. Jedynie co to ochroniarz tego pilnuje. A tutaj, o, w takim kolorze nam się zrespiła, moi drodzy, C-klasa. I C-klasa według autora 350 tysięcy, czyli o 100 tysięcy prawie więcej niż ostatnio, jak sprzedawaliśmy właśnie C-klasę. Wydaje mi się, że to dobry deal, bo wtedy już sprzedawaliśmy używkę, a teraz sprzedajemy totalnie nowy samochód. Więc, moi drodzy, tak to wygląda, jeśli chodzi o wycenę. Bardzo dziękuję za komentarz. Piszcie wasze propozycje, jak na przykład ustawiać samochody w salonie, czy wyżej samochody bardziej sportowe, czy niżej te właśnie bardziej dla rodzin. Dajcie znać, moi drodzy, piszcie sugestie, jak Franklin ma zagospodarować całym tym biznesem i czy jeden odcinek odpoczynku mu wystarcza i czy podoba wam się czasem taka odskocznia, jak na przykład dzisiejszy odcinek z Trevorem przede wszystkim. Dajcie znać, ja wam serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo od tego, moi drodzy, zależy bardzo wiele czynników. Bijemy 2 miliony subów do końca roku, więc jeśli chcecie, aby było mnóstwo specjalów, moi drodzy, żeby prawdziwe życie pojawiało się bardzo często, to bardzo często klikajcie subskrybuj na moim kanale, bo dużo osób ogląda bez subskrypcji. No i co? Ja wam dziękuję i do następnego. Trzymajcie się.